Są dwa modele rozwoju młodego człowieka. Model dobry i model zły. Skończycie liceum. Pewno większość was pójdzie na studia. Można studiować w ten sposób. Słuchać biernie, co wam mówi wykładowca. Będzie nuda. Będziecie się zastanawiali, co ja tu robię. Będziecie mieli przekonanie straty czasu. Takie pasywne nauczanie, czyli nauczyciel nadaje, tak w szkole, a wy odbieracie, prawda? I tak spędzicie 5 lat. 5 lat. Jak skończycie uczelnię, nauczycie się jednak różnych rzeczy, to wystartujecie w wyścigu szczurów. To jest korporacja, są szczury, a będziecie szczurami korporacyjnymi, będziecie szczęśliwi, jak dostaniecie pracę młodszego klepacza do Excela. I po 10 latach klepania do Excela, pracy po 15 godzin na dobę, być może niektórzy z was, jeden na 100, wygra ten wyścig szczurów, zostanie dyrektorem. Trzeba umieć wygryźć kolegę, podłożyć świnie, pamiętać, podlizać się szefowi. Nie uczą tego w szkole, a powinni, to są kluczowe kompetencje, żeby wygrać wyścig szczurów. Sztuka podlizywania się szefowi. Jedna szansa, żebyście odkryli w sobie to coś, co pozwoli wam zrobić karierę, to jest popróbować. I im więcej drobnych błędów zrobicie teraz, drobnych, bo duży błąd, typu na przykład zderzenie z autobusem czołowe, to jest nieodwracalne, ale dużo małych błędów, jak porobicie, to wtedy rośnie szansa, że odnajdziecie w sobie to coś, ten talent. I to, co możecie dla siebie najlepszego zrobić, co wasi rodzice mogą, w czym wam pomóc, uczelnia czy szkoła, w czym powinna wam pomóc, to nie wypełnić wam głowy wiedzą. Ja ciągle pamiętam, że w Meksyku to tam się tam rośnie soja czy coś, prawda, albo wyrywają jakąś rudę. Tak, ale to mi do życia jest do niczego niepotrzebne, tylko pomóc wam odkryć sobie talent, a nie wypełnić umysły często niepotrzebną wiedzę. Macie taki dylemat, tak? Czy szukać pracy? Pytanie, jak dostanę pracę? Na jakie studia pójdę, żebym dostał pracę? I wtedy będziecie wiernym pracodawcą, będziecie wysyłać CV, będziecie pytać, czy was nie przyjmą, prosić. Będziecie w sytuacji, w której inni mówią wam, co macie w życiu robić. Albo możecie stworzyć swoje miejsce pracy. Ja wam rekomenduję, żebyście poza tą ścieżką życiową, gdzie będziecie do tego zmuszani, gdzie szkoła wam będzie wbijała w głowę, na lekcjach przedsiębiorczości w szkole będziecie się uczyli, jak napisać CV. A co ma CV wspólnego z przedsiębiorczością? Pamiętajcie, że każdy z was jest unikalny. Jak wysyłacie CV i prosicie o pracę, to wyglądacie tak. Jeżeli odnajdziecie w sobie to coś, co powoduje, że jesteście wyjątkowe, że naprawdę jesteście w tym dobrze, wierzycie w siebie, wtedy wyglądacie tak. Nie chodzi o wygląd zewnętrzny, tak? Chodzi o symbol. Twórzcie własną markę. Jak pracujecie dla Coca-Coli całe życie, to budujecie wartość marki Coca-Cola. Jak pomyślicie o sobie jako o marce, to możecie własną markę zbudować. Moje nazwisko Rybiński już jest coś tam warte na rynku. Tak? Ono, dzięki swojej własnej marce Rybiński ja zarabiam pieniądze. Tylko to się buduje latami, od najmłodszych lat, kiedy wchodzicie w życie dorosłe. Bardzo to tak. Jak patrzę na was, to tak, to widzę coś takiego. Tak? Jeszcze nie wiem, co macie w głowach, ale wiem, że macie mnóstwo różnych ciekawych rzeczy. Że macie nieodkryty potencjał. Że jak się was tworzy warunki rozwoju, to coś z tego fajnego może wyniknąć. Niektórzy z was, nie pamiętam, ale na przykład prezentują dużo ciepła w jej sobie naturalne. Uśmiech, ciepło i takie wyjście do słuchaczy na sali. Tak? To już się ujawniają pewne naturalne predyspozycje. O, tak? Dobrze wyobrażę? Część z was zostanie szczurami korporacyjnymi, bo tak się życie układa. Ale pomyślcie, czy nie można inaczej. Czy nie można odnaleźć swojego talentu, czyli spróbować poprzez próbowanie ciągle odnaleźć to coś, czym jesteście naprawdę dobrze. To mogą być rzeczy zupełnie niespodziewane, które nagle się ujawnią, jak u tej dziewczynki w wieku 8 lat. Próbujcie kilka razy. W Stanach, jak ktoś zbankrutuje, traktowany jest z wielkim szacunkiem, dlatego że szerzył unikalne doświadczenie. Podniósł się po porażce, jest mocniejszy. Co cię nie zabije, to cię wzmocni. Budujcie własną markę. Nie pracujcie na brand Coca-Cola, EY, PwC, znaczy PZU. Starajcie się pomyśleć, jak można budować własną markę. Założenie profilu na LinkedIn to jest pierwszy krok w kierunku budowy własnej marki. Że ja jestem coś wart. Moja marka, moje nazwisko, moja firma. I na koniec, jak już skończycie studia, bo w trakcie studiów, będziecie mieli własny model biznesowy, własną dobrze działającą firmę, malutką na początek, to wreszcie dobry kredyt. Ale część z was, jeżeli przejdzie przez te studia, spostrzegi wam radzę, nie siedząc w ławce i słuchając, co mówią tacy, którzy chcą, żebyście oni wyglądali jak oni, tylko aktywnie, kreatywnie, część z was zbuduje wspaniałe biznesy właśnie tutaj w Polsce, bo tu można budować wspaniałe firmy.
I niektórych ta fala wielka przywali, przytopi lub zatopi, a ci, którzy wiedzą, jak to robić, będą jak ten deskarz. Jak jest wielka fala, to jest wielka frajda. Im większa fala, tym większa frajda, jak się ma do wody. I chciałem, żebyście byli jak ci deskarze, którzy czekają na wielką falę, a nie jak przestraszone dzieci, które uciekają po popłochu, żeby ich nie potopiło. Trzymam za was kciuki.